Matko, Najświętszą Marię Pannę, swoją Rodzicielkę, spraw, aby za pośrednictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? Pius XII, kiedy naród nasz
już przygotowywał się do obchodu swojego tysiąclecia wprowadzenia w Chrystusowy Kościół przez Chrzest Święty. Drodzy bracia i siostry, co ten wizerunek oznacza, zechcemy długo dzisiaj jeszcze raz odczytać. Kochani moi, dzisiaj odprawiamy mszę świętą, korzystając z formularza na uroczystość Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. I jeżeli bacznie słuchaliśmy czytań na tę okazję przez Kościół przygotowanych z Pisma Świętego, to zauważycie, jak w tych krótkich czytaniach, zaledwie trzech fragmentach wyjętych ze Starego Przymierza, z Księgi Rodzaju, z Nowego Przymierza, Dzieje Apostolskie i wreszcie Ewangelia Świętego Jana. Te fragmenty wpatrzyli w ten obraz, co on mówi do nas. Kochani moi, prymas tysiąclecia, kiedy posyłał ten obraz na wędrówkę po polskiej ziemi w najtrudniejszych czasach, kiedy Kościół był dręczony, męczony, skazywany tylko na zakrystię i Kościół, świątynię znaczy, mury kościelne, to wtedy właśnie też odczytywał ten obraz, pomagał nam jego orędzie przejąć. Kochani, więc teraz korzystam właśnie z tego wczytania się w ten obraz przez tego wielkiego Polaka, prymasa tysiąclecia. On, kochani moi, o duchowości głęboko franciszkańskiej znał życiorysy wielu świętych naśladowców biedaczyny z Asyżu. Czytał. Oto wielka tajemnica wiary.
Boże, niech Cię uwielbia Twój Kościół za wielkie rzeczy, które uczyniłeś dla wierny. I jak święty Jan Chrzciciel z radością odczuł obecność Zbawiciela przed Jego narodzeniem, tak niech Twój lud z weselem przyjmuje w tym sakramencie zawsze żyjącego Chrystusa, który żyje i króluje na wiek i wieku. Amen. Teraz ksiądz Mikołajusz, zastępcy księdza proboszcza, który chwilowo zasłał, ale odprowadzi na tę księżą. Teraz ksiądz Ikariusz z jego zastępstwie dokona aktu podziękowania na cenę świętej za łaskę nawiedzenia i potem zawierzy całą parafię i diecezję Matce Bożej Królowej Polski. Po tym akcie zawierzenia złożą hołd pożegnalny dzieci, młodzież i rodzice. I po tym pożegnaniu przez delegację zaśpiewamy apel jasnogórski. Bądź pozdrowiona, wędrująca Matko Królowo Polski, która w swym jasnogórskim obrazie przebywasz dziś w naszej parafii. Stajemy przed Tobą, kapłani, rodziny zakonne, katecheci i wierny lud, aby podziękować za Twoje nawiedzenie i za dotychczasową nad nami opiekę. W tym momencie uroczystego pożegnania pragniemy zawierzyć Ci, umiłowana Matko i Królowo Polski, Królowo Rokitniańska, nasze rodziny, ojców i matki, młodzież i dzieci, ludzi chorych i samotnych, a nade wszystko zagubionych i słabych, tych, którzy szukają i którzy odeszli od Chrystusa i Kościoła. Prosimy Cię najgoręcej, Matko cierpliwie słuchająca, abyś ich na drogę zbawienia doprowadzić raczyła. Polecamy Ci i oddajemy nieodwołalną opiekę naszych kapłanów, zakony, seminarium diecezjalne i każde powołanie rodzące się dla Kościoła. Niech dojrzewa w wierze i niech za Twoją opieką rozwija się w miłości Ducha Świętego aż do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Prosimy Cię, wypraszaj nam powołania kapłańskie i apostolskie. Strzeż wiary Kościoła w naszej parafii, diecezji i na całym świecie, aby pod Twoją opieką wszystkich nas doprowadził do zbawienia. Matko cierpliwie słuchająca, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Rokitniańska, módl się za nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami raz nie radzisz o szerach naszych, ale od wszelakich złych przygód raz nas zawsze wybawiasz. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj.
Stajemy przed Tobą, aby podziękować za to nawiedzenie i za to, że jesteś z nami. Maryjo, przybyłaś do nas pod hasłem prośby o wiarę odważną i żywą. Szczególnie młodzież potrzebuje dzisiaj tej wiary. Daj nam, Maryjo, przez Syna swego Jezusa Chrystusa łaskę i moc do tego, aby całym swym życiem świadczyć o Chrystusie i Jego nauce. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Kończy się czas spotkania z Tobą, Matką, obecną w jasnogórskim wizerunku. My tego pożegnania nie traktujemy jako rozstania, gdyż chcemy mieć Ciebie, Maryjo, w naszym sercu ciągle i zawsze. Maryjo, dziękujemy Tobie za wszystkie łaski, które spłynęły na nas przez to nawiedzenie. Wskazałaś nam drogę życia chrześcijańskiego w miłości. Tą drogą pragniemy kroczyć śmiało i odważnie. Maryjo, przyrzekamy dochować wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Będziemy stać wierni na straży Bożych przekazach. Troszczyć będziemy się o rozwój Królestwa Bożego na ziemi. Matko, wspieraj nas w wypełnianiu tych zobowiązań. Wszystkie dzieje.
Zamykać ruch. Bo to numer Jana. 4-4 do 07. Roberta wywołaj i powiedz. Wasz wóz ile ma? 80. Czy oni wyjechali jeszcze? Co? Nie, to nic nie daje. To... Stanąć proszę. Zawiadam pogotowie, że senior na ulicy 20-lecia jakiś osobowy mężczyzna przewrócił się, że chyba na padeczkę tam go narobił, żeby kładać się ciało. Żeby uciekali tymi samochodami od razu, kurczę. Na bok. Może nie tam skoczcie. Tym samochodem na bok uciekać. Na bok całkiem. Nie wiem, gdzie oni mają podjechać pogotowie. A to jestem przy koło banku. Dobra, dziękuję. Thank you.
Proszę. Chyba napędza, otwieraj się. Thank you.
Dalej nic się. Dalej nic się, tak idzie. Nigdzie dalej. Andrzej, my po prostu skrócimy. Thank you.
ramiona obraz Jasnogórski biorą ojcowie rodzin. Ci, którzy stoją na straży jedności. Mario, ucz mężów i ojców odpowiedzialności za scalanie rodziny, za trzeźwość polskiej rodziny.
Jesteśmy dzisiaj w centrum naszego życia religijnego i społecznego, bo stoimy obok miejskiego ratusza i obok świątyni parafialnej pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej. Co za cudowne, cudowne zwieńczenie, za wspaniały pomost spraw bożych i ludzkich. Witamy Cię, Mario, Matko nasza, gorącym sercem i modlitwami. Pieśniami, które wyrywają się z naszych gorących piersi. Dzisiaj Ty stajesz. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Zerwa z delegacją swoich parafian, podziękuję Matce Bożej za dobre nawiedzenie, za wszelkie łaski otrzymane w dobie nawiedzenia. I za chwilę rozpoczniemy uroczyste powitanie Matki Najświętszej przez delegację parafii Najświętszej Marii Panny w Lubsku. Powitają najpierw dzieci, potem młodzież. Przywita Matkę Najświętszą, przywitają przedstawiciele rodziców, siostry zakonne pochodzące z tej parafii. Przywita również burmistrz miasta, Pan Piotr Palcata. Powita również na końcu ksiądz proboszcz,